Marki Tarczańskiej za rok 2021 wpłynęło 20 wniosków i tak na dobrą sprawę każdy z tych wniosków kwalifikował się do tego, aby tą statuetkę otrzymać. Jednak poziom z tego tytułu, że był wyrównany, zostały przyjęte no, dosyć ostre reguły, jeżeli chodzi o ocenę. Oczywiście wszystko zgodnie z regulaminem. Był przyjęty pułap punktów, który musiał być osiągnięty przez każdy wniosek, który był złożony, aby przejść już do oceny. Praca dla kapituły była bardzo trudna. Już jak podkreślaliśmy to dzisiaj niejednokrotnie, wyróżnieniem jest sama nominacja do Marki Tarczańskiej, ponieważ to, że ktoś zauważył działalność, rękodzieło danej osoby, firmy, to znaczy, że wyróżniają się na rynku. Jest to znak na to, że jest to wysoka jakość, dobry produkt, a dodatkowo już laureat, który otrzymuje statuetkę, jest naprawdę dużym wyróżnieniem. Promujemy bardzo tych, którzy te statuetki dostają, bo jest to dla nas wizerunek bardzo pozytywny, promujący nasz region, cały powiat tarczański, nie tylko w kraju, ale i za granicą. Maluję od przeszło 20 roków na tkaninach. Tak jak widzę. I w tym samym czasie mniej więcej zaczynam malować te znaśkle, ale nie uważałam tego za dość dobre, co by z tym wychodzić ku ludziom. Moje malowanie zaś na tkaninach zawołał mnie ku temu i zachęcił do robienia tego Andrzej Siekierka, człowiek, co jest bardzo utalentowanym krawcem i co go na Podhalu chyba Kozda Baba zna, a co drugo pani młoda na pewno. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, zresztą wyraziłem to w wystąpieniu ze sceny. Rzeczywiście jest tak, szanowni państwo, że na Podhalu mamy tylu wspaniałych ludzi, tak piękną kulturę ludową, że połączyć to wszystko razem to daje nieprawdopodobne możliwości tworzenia najrozmaitszych instrumentów promocyjnych. Dzisiaj no, jestem wdzięczny panu staroście za to, że zostałem zaproszony na ten szczególny wieczór i że mogłem również wręczać te statuetki dla tych, którzy ostatecznie zostali laureatami. Ponad 20 bodaj osób nominowanych, 9 laureatów. No bardzo miły wieczór, ale i też no takie nieprawdopodobne we mnie przekonanie, że to co robimy zajmując się kulturą ludową i rękodzielnictwem generalnie, mówię z pozycji Urzędu Marszałkowskiego, że to jest naprawdę słuszny kierunek i takie chwile właśnie mnie jako marszałka wzmacniają w tym, że należy to robić nadal.